Szanowni Państwo, 2 dni warsztatów gospel w Mszanie Dolnej. Warsztaty trwały wczoraj od godziny 9 do godziny 19, dzisiaj od godziny 9. I to, co udało się wypracować, nauczyć na tych warsztatach, za moment Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć, usłyszeć. Wywiozą Panie w tym roku z Mszany Dolnej? Moje wrażenia są na razie jeszcze świeże, koncertowe takie, bo to jest tak, że jak zaczynamy koncert, zaczyna się pierwszy utwór i to są takie emocje, że mamy wrażenie, że mrugamy, już jest ostatnie, a tyle przygotowań, tak? A to później chwila, ale na pewno dużo radości, duże wyzwanie, bo dosyć mała grupa warsztatowa, więc trzeba było więcej takiej precyzyjnej pracy i skupienia u każdego. Myślę, że tak każdy musiał tak dać z siebie naprawdę dużo, nic tutaj się nie ukryło. Dobry wieczór, witamy serdecznie. My już wczoraj rano spotkaliśmy się tutaj w tym pięknym budynku, żeby uczyć się utworów, którymi za chwileczkę... Ja jako śpiewający w chórze, przez to, że składnie jest dużo, to znaczy trzeba wiedzieć, co się robi, to trzeba słuchać utwory, kiedy wróciły do domu, aby to ogarnąć tego, ale bardzo fajne jest to być na koncercie i dosyć właśnie uczyliśmy się tego, byliśmy w stanie przekazać treści tej piosenki, no i miarę to brzmiało, mam nadzieję. Przebiegały same warsztaty. Warsztaty te konkretnie, jak i każde, są bardzo intensywnym czasem, bo przyswajamy dużo nowej wiedzy w krótkim czasie. I kiedy ciemność ogarnia serce, tak. Łaska Twa podnosi je. Więc pierwszy dzień jest zawsze taki trudniejszy, bo jest dużo nowego materiału i czasami kończy się dzień, tak wczoraj też tak było, że takie poczucie chaosu, że tutaj jeszcze byśmy chcieli się pouczyć, ale już brak sił, tu. Ale potem jest ta noc, jest odpoczynek i rano jak się spotkaliśmy już z nową energią i to wszystko już tak gdzieś się zarejestrowało i zaczęło się właśnie już tak, takie odtwarzanie i więcej luzu w tym i radości. Bez takiej kontroli melodii, nie? I tego, jak mam oddychać, kiedy wziąć oddech. Mój Bóg jest moją twierdzą. Mój Bóg jest moją twierdzą. Pod skałą jest, tam zgodnie się. Publiczność reagowała jak zwykle wspaniale. Absolutnie, to było bardzo miłe. Też już parę razy śpiewaliśmy tutaj, już trochę znajomy, widzieliśmy tuż w piwności. To było bardzo miło, bardzo było to fajne. Tak. No i jeszcze raz gratulacje dla ludzi, które oglądają i słuchają tego programu z tym nowym Domu Kultury w Mszanej Dolnej. Ogromnie się cieszę osobiście, że mogę korzystać z tego. Dziękuję dla wszystkich, jeśli ktoś ogląda, który był, wkładał do tego. Dziękujemy.